W miniony poniedziałek prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda odwiedził spółdzielnię dostawców mleka. W Wieluniu powitał go prezes SDM-u Marek Kapica oraz burmistrz Wielunia Paweł Okrasa. Wieluńska firma jest wicemistrzem Agroligi z 2022 roku. Prezydent spotkał się z rolnikami, a potem była wypowiedź dla mediów, także ogólnopolskich. Spółdzielnia nie jest wielkim zakładem, ale jest, śmiało mogę powiedzieć, mocno związana z urzędem prezydenta, po pierwsze dlatego, że jest wicemistrzem krajowym Agroligi z 2022 roku, kiedy to właśnie w Pałacu Prezydenckim odbierała laur za to wicemistrzostwo Agroligi z rąk moich, co było dla mnie wielką przyjemnością wręczyć, tym bardziej, że jestem honorowym obywatelem Wielunia, więc dodatkowo to, że właśnie tutaj lokalna spółdzielnia o tak wielkiej tradycji związana z miastem i związana z lokalną społecznością ten laur uzyskała, nie z oceny prezydenta Rzeczypospolitej, tylko w bardzo skomplikowanym, wielostopniowym, ogólnokrajowym konkursie było dla mnie wielką radością i wielką przyjemnością wręczyć. I wtedy właśnie obiecałem panu prezesowi, towarzyszącym mu tutaj członkom zarządu i spółdzielcom, że ich odwiedzę. No, w tym roku spotkaliśmy się ponownie na dożynkach prezydenckich. Było stoisko spółdzielni w Pałacu Prezydenckim. Przypomniano mi obietnicę i powiedziałem, tym razem postaram się ją zrealizować szybciej niż się państwo spodziewacie. Także jestem dzisiaj z wielką przyjemnością. Zwiedzam zakład, spotykam się właśnie ze spółdzielcami, z dostawcami. Przed chwilą rozmawialiśmy tutaj właśnie z państwem, z rolnikami, z farmerami, którzy mają swoje gospodarstwa mleczne i tutaj dostarczają mleko na potrzeby spółdzielni. Zobaczyłem też produkcję, spróbowałem wyrobów prosto z taśmy, można powiedzieć, także bardzo się cieszę i bardzo dziękuję i panu prezesowi, i zarządowi, i tutaj wszystkim spółdzielcom za bardzo życzliwe i niezwykle miłe przyjęcie. Cieszę się. I to jest w naszym zaszczycie, że głowa państwa tutaj w nasze skromne progi zawitała w spółdzielnie dostawców mleka w Wieluniu. Tak jak pan prezydent powiedział, spółdzielnia dostawców mleka w Wieluniu jest z dużymi tradycjami. Ponad 80-letniej, czyli jeszcze przed wojną. Jak wiadomo, czasy wojny tutaj spadły pierwsze bomby, to Niemcy prowadzili tutaj też skup mleka od okolicznych rolników i też przerabiali mleko. Także nawet podczas wojny i okupacji nie było tutaj przerwana produkcja mleka. Także panie prezydencie, ta tradycja trwa, jest i myślę, że nic jej tutaj nie zmieni. To są znakomite wyroby, które są bardzo charakterystyczną, można powiedzieć, reklamówką naszego rynku rolnego i generalnie polskich produktów spożywczych. Jak wiemy, jesteśmy dumni z tego, że nasi rolnicy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe. Wielokrotnie o tym mówiłem, wielokrotnie to podkreślałem. To jest szczególnie ważne w takich trudnych momentach dziejowych, w jakich jesteśmy dzisiaj, kiedy za naszą granicą toczy się wojna na Ukrainie, kiedy wiemy znakomicie, że no niestety od 2 dni mamy absolutnie sytuację wojenną, czy wręcz wojnę na Bliskim Wschodzie, kiedy jest tyle niepokoju w związku z tym na świecie. To, że mamy własną produkcję, to, że mamy własne produkty, które są dostarczane do naszych sklepów i tych produktów nie brakuje, bo to jest efekt pracy naszych rolników i naszych spółdzielców, to ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa Polaków, więc ja bardzo serdecznie panu prezesowi, tutaj wszystkim współpracownikom dziękuję i spółdzielcom za tą bardzo spokojną pracę od dziesięcioleci na rzecz właśnie rynku lokalnego, na rzecz społeczności lokalnej, ale także na rzecz rynku ogólnopolskiego, bo ta mleczarnia wieluńska stanowi element tej wielkiej sieci mleczarni, jakie są w całej Polsce. My jesteśmy dużym graczem na europejskim rynku mleka i wyrobów nabiałowych. W związku z powyższym no, mamy tutaj swoje znaczenie i tutaj wieluńska spółdzielnia dostawców mleka też jest eksporterem. To nie jest tylko produkcja tutaj na rynek lokalny czy regionalny, ale to są także i wyroby, które są produkowane na eksport, więc także w jakimś sensie można powiedzieć, to co tutaj się na miejscu produkuje jest naszą wizytówką na świecie. Nasza żywność dzisiaj podbija wiele światowych rynków, uczestniczy w tym między innymi właśnie wieluńska spółdzielnia.